Hej wszystkim, po raz kolejny witam was, zagrajmy w Portal. To jest już ostatnia część. Już jesteśmy gotowi, aby zmierzyć się z tą samą maszyną, która przywróciła nas z tego tajemniczego snu do życia i która tak naprawdę zmusiła nas do przebycia przez te wszystkie kłopoty w komorach testowych placówki Aperture Science, czyli GLaDOS, o czym się dowiedzieliśmy z dokumentów, które znaleźliśmy tam. Oto jest, w tej wielkiej hali. I dalej steruję tym wszystkim. Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4... Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind. It's a mystery I'll solve later. By myself. Because you'll be dead. Where are you taking that thing? Będziesz martwa? Że ja będę martwy? I wouldn't bother with that thing. My guess is that touching it will just make your life even worse somehow. Tyle ciasta, które tam wyskakuje. I owce, i znak stopu. Nie! Zagroziłaś mi śmiercią, tak więc... Pff, zabieram to ze sobą. Nie wiem co to, ale zabieram to ze sobą. Tak, na pewno myślę, że nie korzystasz z tych psychologicznych sztuczek. Nie. Spalę to. Neither one of us knows what that thing does. Just put it in the corner, and I'll deal with it later. Chryste Jezu. That thing is probably some kind of raw sewage container. Go ahead and rock. What? A czekajcie, czekajcie. Mamy i tak dużo czasu, bo to jest już ostatnia część. You should marry that thing since you love it so much. Do you want to marry it? Well, I won't let you. How does that feel? Ponieważ wszystko, co mówi GLaDOS, to jest zło, to więc... Czy ja cię kiedyś okłamałam? Znaczy, w tym pomieszczeniu przynajmniej? Szczególnie pod koniec. O Chryste. No to Jezu, będę stał spokojnie. Trudno. Pooglądam sobie miłe obrazki. Czemu ona wyświetla te wszystkie rzeczy? Ona była do ciebie przyczepiona, więc chyba wiesz, co to jest, prawda? Prawda? I'll tell you what that thing isn't. It isn't yours, so leave it alone. Nawet jej nie dotykam. Dobra, doigrałaś się. To musi być jakiś rodzaj pojemnika na świeci. Wysmaruj sobie nim twarz! Tu jest guziczek, tak więc musiałem postawić portal, żeby zdążyć zanim ten piecyk się zamknie. Serio? Do pieca! Jest. Did you just set that aperture science thing, we don't know what it does, into an aperture science emergency intelligence incinerator? That has got to be the dumbest thing that... Whoa. Good news. I figured out what that thing you just incinerated did. It was a morality core they installed after I flooded the enrichment center with a deadly neurotoxin to make me stop flooding the enrichment center with a deadly neurotoxin. Okay. So comfortable while I warm up the neurotoxin. Nie dziękuję, emitere neurotoxin. That core may have had some ancillary responsibilities. I can shut off the turret defenses. Oh well. If you want my advice, you should just lie down in front of a rocket. Okay. Więc to będzie finał, ten rodzaj finałowego bossa na... ...na limit czasowy. Siada. Pierdyt? Nie. That
Robiło buty dla sierot? What? Nice job breaking it, hero. Nice job breaking. Dobra, kurde, jak to wstrzelić prosto? Okej, to będzie prosto. What? Czemu strzelił odwrotnie? Okej, to chyba będzie dobrze. Jest. To robiła buty dla sierot? No serio? Okej, to też trzeba wrzucić do pieca. Ej, nie tu wstrzeliłem portal. Are you coming back? Do you smell something burning? What? What was that? Serio? Did you say something? I sincerely hope you weren't expecting a response, because I'm not talking to you. Dobrze, nie rozmawiaj sobie ze mną. Wystarczy, że wpuszczasz neurotoksynę, która ma mnie zabić. Jest. You think you're doing some damage? 2+2 is 10. In base 4, I'm fine. Nie, wszystko nie jest w porządku. Dobra. What? Przestań się wiercić. Jest. Dobra, drugi rdzeń poleciał na górę. O Chryste, ile... Dzięki, że jeszcze to przypominasz. Te groźby są tak żałosne, że szkoda gadać. To jest rdzeń do robienia ciasta najwidoczniej. Shut up. Nie mów, że nikt jej nie lubi. So deadly. Joking. I'm kidding. When I said kidding. Deadly neurotoxin, the deadly was in massive sarcasm quote. I could take a bath in this stuff, put it on cereal, rub it right in. Nie trafię. Honestly, it's not deadly at all. Trafiłem! Going to find its deadliness. Dla mnie śmiertelność będzie mnie zabawa. Okej. Drugi, ostatni rdzeń jest tu. Tak, zasada trzech jak zawsze. Okej, mam rdzeń. I Chryste Jezu! You've been wrong about every single thing you've ever done, including this thing. You're not smart, you're not a scientist, you're not a doctor, you're not. Mam jeszcze dwie minuty, tak więc podsłucham sobie, co ona ma do powiedzenia, bo Chryste, to jest genialne. Things have changed since the last time you left the building. What's going on up there will make you wish you're back in here. I have an infinite capacity for knowledge, and even I'm not sure. Chcę wyciszyć tego patafiana, który tam jest. Aha, nie da się. Unless you have a plan for building some simple computer parts in a big hurry, this place isn't going to be safe much longer. Good job on that, by the way. Sarcasm, seer, cell test complete. Stop squirming and die like an adult or I'm going to delete your backup. Stop! Okay, yay. Enough. I deleted it. No matter what happens now, you're dead. You're still shuffling around a little, but believe me. You're dead. Yeah, yes, sir. Could have survived indefinitely is gone. I just struck you from the permanent record. Your entire life has been a mathematical error. A mathematical error I'm about to correct. Wow, te zmiany głosu są... wow. Dobra, dobra, dobra. Robiła buty dla sierot znowu. O nie, 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 nie. I tyle. Nie robiła butów dla sierot! Mm-hmm.
Nie, ty nie odczuwasz bólu. Okej. Okay. Wow. Słyszysz mnie? Jeszcze coś mówisz, serio? Odpocznij, odpocznij. Umarłem? Trafiliśmy do nieba. A raczej na zewnątrz. Gdzie leży również GLaDOS, a raczej to, co z niej pozostało. Ale... Dziękujemy za przyjęcie postawy tej całej postawy przyjęcie i tak dalej, o której mówiła, kiedy wyskoczyliśmy z piecyka. I tak się składa, że to jest już koniec. Trochę zaraz powiem, ale zanim co, to chyba jednak umarliśmy, bo przechodzimy przez te części, w których i tak nie byliśmy nigdy. Technicznie rzecz biorąc, no te tłoki widzieliśmy akurat, ale... I pomieszczenie z dużą ilością tych rdzeni, które były przyczepione, a wrzucaliśmy do piecyka. I jednak ciasto oczywiście nie jest kłamstwem. No, Shell go nie dostała, ale... Co tam? I to jest już koniec portala. Ale na koniec jeszcze otrzymujemy to. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. That butcher science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. So sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces. And through every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line. To
jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie do tej pory widziałem na końcu gier komputerowych. Szczególnie tak prostych i symplistycznych jak Portal. Po prostu wow. To jest... To, że wszyscy to zachwalają, to nie jest wcale przesada. I te radyjka, które teraz grają, jeżeli się przysłuchacie teraz uważnie po tym, jak no niektórzy z was zapewne usłyszeli po raz pierwszy tą końcową piosenkę Still Alive, pewnie będziecie mogli zauważyć, że w tym radiu gra teraz taka wersja jakby mariachi Still Alive. I te radia zostały dodane, tak się składa, około roku 2010, zdaje się, aby promować wydanie sequelu Portala, Portal 2. Nad Portalem 2 pracowało już praktycznie całe studio Valve. To była gra, za którą trzeba było no, zapłacić już tyle, ile za normalną grę. Nie za tylko dodatek do tej paczki Orange Boxu, jak mówiłem na wstępie. O, jest ta kostka! bo tak, Portal 2 jest już grą z taką o długości, o charakteryzacji i tak dalej, no takiej zwykłej gry, a nie takiej małej gierki dodatkowej. Jednak pomimo tego, że Portal był tylko takim właśnie swoistym dodatkiem do reszty Orange Boxu, to jednak właśnie on dla wielu był najlepszą grą, która się tam znajdowała. Wiele osób też tak naprawdę myśli, że Portal jest lepszy niż sequel. No, może nie dużo, ale część osób jest taka właśnie dosyć głośna grupa, która myśli, uważa, że Portal jest lepszy od Portalu 2. I mogę zrozumieć czemu, ponieważ to właśnie Portal był tą rewolucyjną grą. Portal 2 tylko usprawnił tam i dodał kilka rzeczy. Niektórzy też myślą pewnie, że dodanie już bardziej zawiłej fabuły w Portalu 2 nie było tak na plus bardzo, że tak powiem. Sam nie wiem, dla mnie Portal 2 jest lepszy od jedynki, jednakże to nie zmienia faktu, że jedynka również jest grą świetną, ponieważ jest tak symplistyczna, a jednak daje tyle frajdy. I cóż, jednak jest wielka szkoda, że jest w niej bardzo mało wartości, że tak powiem, replayowych. Co to znaczy? Jeżeli przeszedłeś raz Portal, to założę się, że wrócisz do niego dopiero, kiedy będziesz naprawdę chciał powspominać, co tam było. Lub jeżeli chcesz go przejść na 100%, lub nie wiem, coś w ten deseń, ponieważ każda komnata testowa jest identyczna. I jeżeli już raz wpadłeś na to, jak rozwiązać jakąś zagadkę, to praktycznie rzecz biorąc, nie będziesz miał już takiej frajdy. Kiedy przychodziłem to pierwszy raz, to nad kilkoma komnatami głowiłem się bardzo długo. Tutaj mniej więcej już tkwiło mi w pamięci kilka rozwiązań, tak więc wiedziałem mniej więcej, jak przechodzić te komnaty, więc logiczne, że to było dosyć bezpośrednie przejście, bądźmy szczerzy. Nie było takiego momentu, gdzie bym utknął tak naprawdę. W Portalu 2 było troszkę więcej takich miejsc, ale to też dlatego, że komnaty są dużo bardziej masywne, wielkie. Ale to zobaczycie przy okazji właśnie nagrywania Portala 2. Jak mówię, dla mnie 2 jest troszkę lepsza, też ze względu na to, że jest tam tryb kooperacji. Ale jak mówię, to przyszłość. Teraz jeszcze dwa słowa o tym ostatnim pojedynku, który dzisiaj był pokazany, ponieważ tak naprawdę nie wyjaśniłem, o co chodzi, tylko byłem zajęty słuchaniem GLaDOS, bo kurde, te teksty, które ona sadzi zarówno w trakcie gry, jak i zwłaszcza po tym, jak uciekamy od niej i w ostatnim pojedynku, to jest czyste złoto. Ktokolwiek to napisał, powinien dostać nagrodę i owszem, dostali za to nagrodę, za narratywę w Portalu i w Portalu 2. I to było zasłużone, ponieważ nie ma to jak inteligentne pociski, szczególnie w grach. Kiedy ona obraża właśnie protagonistkę i właśnie tak zamierza rozproszyć jej uwagę tymi swoimi docinkami. Większość z nich jest tak dziecinna, że to jest wręcz niedorzeczne. Że to, że mówi to super inteligentny komputer, który kieruje całą placówką, to jest nie do pomyślenia. Na przykład, że
O masz, to chyba służy do przechowywania śmieci. Może się wysmarujesz tą twarzą? Może czemu nie ożenisz się z tą rzeczą? A wiesz co? Nie pozwolę ci i tak dalej. To jest świetne. Oczywiście głównym celem tej walki jest wyjęcie tych rdzeni z GLaDOS. Każdy odpowiadał za coś innego. Pierwszy, jak zobaczyliście z tego, co mówił ten rdzeń, to był rdzeń, zdaje się, ciekawości, bo tak się pyta, gdzie idziemy, kim jesteś, o to ta pani z testu, jak się masz? Dużo zadawanych pytań, w sensie. Drugi rdzeń to był chyba właśnie rdzeń odrobienia ciasta, które stało się jednym z największych memów, jakie kiedykolwiek wyszły z jakiejkolwiek gry Valve i ogólnie z jakiejkolwiek gry. Dzisiaj już wszyscy mają dość tego memu, znaczy wszyscy, większość osób ma dość tego memu na temat ciasta. W Portalu 2 nie pojawia się nawiązanie do niego praktycznie w ogóle. Jak mówiłem, ta gra wytworzyła strasznie dużo memów i ma za sobą bardzo dużą fanbazę, zresztą zasłużenie. Jak wspomniałem na początku, fabuła jest bardzo prosta. Budzimy się, odzywa się do nas jakiś superkomputer, przechodzimy na jej polecenie przez testy, w pewnym momencie ona stara się nas zabić. My uciekamy, przechodzimy przez pomieszczenia poza tymi komorami testowymi, te tak jakby obsługujące aspekty placówki, te tłoki i tak dalej. I wtedy spotykamy się z tym komputerem, niszczymy go, tyle, cała fabuła. I to wystarczyło, ponieważ to jest gra logiczna, tutaj nie trzeba żadnej zawiłej fabuły, żadnych tajemnic i tak dalej. Jedyną tajemnicą jest to, co robiła tam Shell w pierwszej kolejności. Dowiedzieliśmy się na końcu mniej więcej, dlaczego placówka jest opustoszała. No, GLaDOS po prostu wszystkich pozabijała, wpuszczając tą neurotoksynę, tak więc możliwe, że Shell była jedyną właśnie osobą w tej placówce. Jednak ona powstrzymała GLaDOS i tak dalej. Jednak ta piosenka Still Alive na końcu sugeruje, że GLaDOS przeżyła ten wypadek. I bądźmy szczerzy, jeżeli powstałby sequel, a wiemy, że powstał sequel Portala, to musiała się tam pojawić GLaDOS, tak więc nie muszę chyba mówić, co się dzieje dalej. Jednakże w Portalu 2 będzie dużo więcej postaci, z którymi będziemy mogli nawiązywać interakcje lub nie. Jednakże poznamy też troszkę o historii placówki Aperture Science i tak dalej. Jak mówiłem wcześniej, ta placówka jest powiązana ze światem Half-Life'a. To tak naprawdę toczy się w świecie Half-Life'a. W trakcie piosenki GLaDOS wspomniała o Black Mesa, czyli tej firmie, która jest odpowiedzialna za ten cały rezonans kaskadowy, czy jak to tam było w pierwszej grze Half-Life'a. I tak naprawdę za wszystkie wydarzenia, które toczyły się w Half-Life'ie. Jednak Portal jest serią dużo bardziej nastawioną w kierunku młodszego pokolenia, że tak rzeknę. Half-Life 2 to jest gra... Znaczy... Nie ma tam takich... No w sumie są tam takie rzeczy, że może by się nadawały dla wieku 16+. Portal chyba jest 7+. Tak mi się wydaje. Wprawdzie jest tam nawiązań trochę do... W te docinki troszkę mogą urazić nam niektóre osoby, rzekomo nawet Portal 2 otrzymał pozew od jakichś ludzi w związku z żartem na temat tego, że Shell jest adoptowana, że to miałoby być coś złego, że to jest obraza i tak dalej. Ale nie, to jest gra przyjazna dla każdego, dla młodego pokolenia, dla dużego pokolenia. Natomiast Half-Life zdecydowanie jest bardziej dla starszych osób. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, bo po angielsku ma to swoje określane, że ta gra jest light and softer, że po prostu jest lżejsza, bardziej nastawiona przyjaźnie do ludzi w każdym wieku, do dzieci, do dorosłych i tak dalej. Nie ma tu żadnych graficznych rzeczy, poza krwią, jednakże krew można wyłączyć spokojnie. No i jedyna rzecz, jaka to się dzieje tak naprawdę, to to, że jest tutaj dużo czarnego humoru. Poza tym fakt, że możemy zginąć w kasie albo coś, to jest szczyt tego, co może zaoferować ta gra. Natomiast w Half-Life'ie mamy co? Inwazję kosmitów, mamy wojnę na Ziemi. Portal się toczy podczas wydarzeń Half-Life 1,
GLaDOS również wspominała o tym podczas ostatniego pojedynku, że gdybyś wiedziała, co znajduje się na zewnątrz placówki, to byś nie była taka chętna, żeby stąd wyjść. I fakt! Fakt, że doszło do inwazji właśnie na Ziemię podczas wydarzeń Half-Life 1 na temat tego całego rezonansu kaskadowego i tak dalej, sprawia, że ludzie zaczęli wymierać, ponieważ tam nie mogą urodzić dzieci i tak dalej. Nie wiem, czekam na epizod trzeci. Natomiast tutaj Shelly jest w sumie bezpieczna, ponieważ GLaDOS chroni ich od tych kosmitów, od tego całego świata zewnętrznego. Nie wiadomo, czy ktoś w ogóle wie teraz o istnieniu tej placówki, skoro wszyscy zostali pozabijani wiele lat temu. Pozostała tylko jedna osoba, zdaje się, po tym wpuszczeniu neurotoksyny i ta osoba właśnie informowała Shell o zamiarach GLaDOS przez cały czas. Poznamy o niej, poznamy jej historię troszkę bardziej przy okazji Portalu 2. Tak więc o to też nie trzeba się martwić. Jak widzicie, niby prosta gra, a jednak jeżeli przyjrzeć się pod jakby drugą warstwę tego, co się dzieje, to można tutaj naprawdę długo o niej podyskutować. I to jest do niej tak świetne. Ponieważ o gameplayu nie ma co mówić. Wszystko jest idealnie płynne, wszystko współgra. Poza nielicznymi bugami, które nie zostały o dziwo nigdy opatrzone przez Valve. Nie ma tutaj tak naprawdę do czego się przyczepić. Po prostu jedyną rzeczą, którą my robimy, to skaczemy, ewentualnie kucamy, aby skoczyć wyżej, i puszczamy dwa portale, dzięki którym będziemy mieli pęd, dzięki którym przenosimy różne rzeczy, dzięki którym przenosimy kulę energii, dzięki którym niszczymy działka lub nakierowujemy rakiety. Tyle! Ten cały gameplay można opisać w praktycznie 3 minuty. I nie ma w nim wad. Bo jak mówię, poza nielicznymi wypadkami, ale bądźmy szczerzy, to jest nieuniknione w takim wypadku. No dobrze, tak więc czy jest jeszcze coś, o czym mogę powiedzieć, o czym nie powiedziałem? Jak mówię, nie opisywałem za bardzo ostatniego pojedynku, choć powinienem. Ale tak, całość sprowadza się do tego, aby najpierw oderwać za pomocą rakiety poszczególne rdzenie od GLaDOS, a później wrzucić je do piecyka, aby je zniszczyć. O dziwo, to, że GLaDOS nie ma rdzeni tych trzech, powoduje, że ona się niszczy, ale okej, to jest logika gier komputerowych. Nad tym się nie zastanawiamy zbyt długo. Tak więc owszem, jak mówiłem, dla niektórych ta gra może się wydawać troszkę zbyt skromna i zbyt symplistyczna, ale jak mówię, są ku temu dwa powody. Po pierwsze, fakt, że już to przeszedłem i fakt, że nie musiałem się zbyt długo nad tym zastanawiać. To prawie tak, jakbym wiedział, co zrobić, tylko po prostu a, tutaj wstrzelę portal, tam wstrzelę portal i pokazałem wam praktycznie wszystko, jak przejść. Dlatego się starałem pokazywać wam wszystkie pomieszczenia z tym całym człowiekiem uwięzionym w placówce Aperture Science. Starałem się wam wspomnieć co nieco o GLaDOS, o powiązaniach z Half-Life'em teraz i w trakcie gry. Ponieważ głębia tej gry ujawnia się dopiero, kiedy się przyjrzymy ku temu. Bo jeżeli chciałbym pokazać to w Zagrajmy i nie mówić absolutnie nic o świecie otaczającym tą grę, to byłoby zbyt nudne, przyznaję. Więc się starałem jakoś to urozmaicić i tak dalej, żeby nie ograniczyć się mniej więcej do rozwiązywania testów, ale do przyglądania się temu światu, bo Valve... Jedną z najmocniejszych stron świata Valve jest to, że świat, który kreują, może być tak zróżnicowany i nad nim można się rozkminiać naprawdę długo. Pomyślcie, jeżeli rozkminiam się tak długo nad światem takiej gry, jakiej widzieliście, że jest to bardzo symplistyczne, to pomyślcie, co będzie przy okazji Portalu 2. Czasami im mniej wsadza się do gry, tym lepiej to wychodzi ku tej grze. Okej, tak więc co teraz nas czeka mniej więcej? Czeka nas oczywiście następne Zagrajmy, ale o nim na sam koniec. Portal 2 będzie nagrywany po Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, od razu mówię. Natomiast reszta portala, w sensie tutaj mamy dodatkowe mapy, pomieszczenia zaawansowane i wyzwania. No, trzymam już zrobione, ale zrobię je jeszcze raz. Są to mniej więcej komory testowe, które zostały usprawnione, aby... No właśnie, zostały zmodyfikowane, aby było trudniej.
oraz komory testowe z dodatkowymi łamigłówkami do wykonywania. Mamy tutaj trzy rodzaje mniej więcej wyzwań. Najmniej portali, najmniej kroków, najmniej czasu. Czyli musimy przejść jakąś komorę testową, używając jak najmniej portali, wykonując jak najmniejszą liczbę kroków lub jak najszybciej. I to jest wymagane do zdobycia trzech achievementów. Za chwilę powiem, jakie to są achievementy. Po pierwsze, zdobądź brązowe medale we wszystkich wyzwaniach portalu, wiedza podstawowa, wiedza zaawansowana, zdobądź srebrne medale i Aperture Science, zdobądź złote medale. Jest jeszcze achievement za radia, te właśnie radia, które jak mówiłem były dodane, aby promować Portal 2, o tym powiem przy okazji streamu. Jest również achievement za zdjęcie kamer monitorujących. I to chyba trzeba zrobić też w pomieszczeniach zaawansowanych, ponieważ zdjąłem wszystkie, które się dało, a mimo tego nie mam jeszcze achievementu. No i jest jeszcze za pokonanie czterech zaawansowanych map portalu i różne pomniejsze za takie coś jak wykonanie skoku o wysokości 91 metrów, spadanie bez przerwy przez 5 kilometrów, 9 kilometrów, przepraszam. No a reszta achievementów w tej grze jest związana z przejściem samej gry. Okej, to zagrajmy. Zaraz zobaczę. Trwało 2,5 godziny. Ta gra jest aż tak krótka, a jednak podoba mi się naprawdę, naprawdę bardzo. Tak, jeżeli chodzi o następne zagrajmy, które będę robił. Mówiłem wcześniej, że będzie to zagrajmy mniej więcej z uniwersum Star Wars. Jest to kolejna gra, w którą ja grałem, jak byłem jeszcze taki maluczki. Nie przeszedłem tej gry wtedy. Nie przeszedłem tej gry teraz. Więc mam nadzieję, że przy okazji tego zagrajmy będę w stanie przejść tą grę do końca. Byłem mniej więcej, nie wiem, chyba 6 poziomów od końca gry. Jednakże nie dane mi było i nigdy jej dokończyć. Długa historia, ale w każdym razie mam nadzieję, że teraz będzie mi dane ją przejść. I jest to gra Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Może niektórzy z was kojarzą tę grę. To jest mniej więcej gra jeszcze z czasów Kangurka Kao. Tak więc niektórzy może, możliwe, że ją kojarzą, niektórzy możliwe, że w nią grali. Ja w każdym razie będę nagrywał tę grę i mam nadzieję, że będziecie ze mną również podczas tego zagrajmy. Tak więc zapraszam już teraz na Portala 2, zapraszam już teraz na Jedi Knight 2 Jedi Outcast. I dzięki za oglądanie tego mini zagrajmy. Można nazwać to zagrajmy niby, ale serio 2,5 godziny. Tak więc dzięki za to, że byliście ze mną przy okazji nagrywania Portala i zapraszam na następne zagrajmy. Trzymajcie się, na razie i cześć!